wszyscy, abyście to spotkanie wygrali. I ruszyli. Jeszcze widzę. W pierwszej połowie naprawdę w moim wykonaniu to źle wyglądało, bo mówię, no nie mogłem jakoś wejść w ten mecz, ale z drugiej strony nie mam się co dziwić, bo prawie 3 miesiące bez meczu ligowego, bo wiadomo, że pauzowałem za kartki, no ale mówię, no taka jest piłka, no raz dotknąłem strzału, można powiedzieć, życia 1-0 do przerwy, potem druga bramka, no to już musiałem wykorzystać, bo spadła mi po prostu pod nogi.
Szkoda, mówię, że niepotrzebnie tą bramkę straciliśmy, bo trochę nerwowo się zrobiło, bo mówię, do momentu straty bramki przez nas, z naszego błędu, nie ma się co oszukiwać, to Włókniarz nie miał sytuacji takiej i mówię, no trochę się zrobiło nerwowo, ale bramka piękna też Damiana Sałka i po meczu. Może powiem krótko, no, dopasowaliśmy się do otwarcia tego nowego stadionu i przy dobrej organizacji tego meczu, przy naprawdę w fantastycznej publiczności dzisiaj, bo byli z nami tutaj, kibicowali. Ja wiem, że to jest większość rodziny, natomiast no, zespół tym wynikiem dopasował się do bardzo dobrej organizacji tego meczu.